z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, a idą one za mną. Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie w czwartą niedzielę Wielkiej Nocy, niedzielę Dobrego Pasterza. Wybraliśmy się w poszukiwaniu owiec, które pasą się tutaj niedaleko Jerozolimy, na Pustyni Judzkiej. I chcielibyśmy poznać tajemnicę życia pasterzy i życia owiec. Jesteśmy otoczeni wioskami beduińskimi i one mogą nam coś opowiedzieć o tym, jak Jezus rozumiał siebie jako dobrego pasterza. Najistotniejszy element z tej Ewangelii: nikt nie może nas wyrwać z rąk Jezusa, dobrego pasterza. To jest najważniejsze przesłanie. Co ono znaczy, można dopiero zobaczyć w perspektywie, gdy pójdziemy do Jerozolimy, do Doliny Gehenny i tam uświadomimy sobie los ludzi, którzy niestety poszli na zatracenie życia wiecznego. Ale tutaj widzimy owce, które przypominają nam nas samych, tajemnicę naszego życia z Bogiem. A na czym polega pasterska czułość i czułość i zażyłość między pasterzem a owcami? No, będziemy chcieli za chwilę tę tajemnicę odsłonić. Idziemy teraz dnem legendarnej Doliny Gehenny. W Starym Testamencie tutaj, na długo przed osiedleniem się Izraela, miały miejsce kulty pogańskie. A to tutaj prawdopodobnie Kananejczycy składali w ofiarach bożkom swoich pierworodnych. Ten zwyczaj zatrzymał się na krótko wraz z osiedleniem się tutaj Izraelitów, ale jak wiemy ze Starego Testamentu, niektórzy królowie judzcy kontynuowali ten bezbożny proceder. Jezus wielokrotnie w Ewangelii odwołuje się do Doliny Gehenny jako miejsca odrzucenia wszystkich niesprawiedliwych i miejsca, w którym wszyscy potępieni na karę ognia piekielnego tutaj właśnie znajdą swoje ostateczne miejsce. Pierwotnie ta Dolina Gehenny stanowiła granicę pomiędzy pokoleniem Benjamina, do którego należała Jerozolima, i pokoleniem Judy, do którego należało Betlejem. Tak więc znajdujemy się w miejscu bardzo niezwykłym. Wzgórze, które widzą Państwo za moimi plecami, nazywa się Wzgórzem Złej Rady. Według tradycji to właśnie tam arcykapłani mieli podjąć decyzję o zgładzeniu Jezusa. A u podnóża tego wzgórza, na dnie Doliny Gehenny, płonął ogień. Tam było wielkie wysypisko śmieci dla starożytnej Jerozolimy. Tam zrzucano wszystko gnojną bramą, która gdzieś mieści się, tutaj jej teraz nie widać, ale mieści się na południowym zboczu wzgórza świątynnego. Tędy Doliną Gehenny płynęła wielka jerozolimska kloaka. To wszystko spływało na dno Gehenny. To miejsce, oprócz tego, że w starożytności, w czasach kananejskich, było miejscem, gdzie Kananejczycy składali w ofierze swoje dzieci pogańskim bóstwom, w czasach Jezusa było miejscem, gdzie kremowano ciała
przestępców, kryminalistów skazanych na karę śmierci. Wiemy, że Rzymianie znaczyli swoją potęgę i swoje panowanie znakami krzyży. Na krzyżach ginęli przestępcy. Prawdopodobnie to właśnie tutaj byłby spalony Jezus, gdyby nie wynegocjował jego ciała po ukrzyżowaniu Józef z Arymatei i nie umieścił go w grobowcu wykutym w skale. Ale chcę odnieść się jeszcze do jednego elementu. Tu, w Dolinie Gehenny, spalano nie tylko śmieci jerozolimskie, ale także wszystkie odpady, które pozostawały po ofiarach składanych w świątyni, a więc po owcach i kozłach, które były składane w świątyni. Gdy więc Jezus mówi, że owce, które darował mu ojciec, są trwale trzymane w jego ręku i nic nie może ich wyrwać z jego ręki, to odnosi się właśnie do tej sytuacji, sytuacji z Doliny Gehenny. Owce, które Jezus nabył własną krwią i własną ofiarą, są na trwale złączone z nim tak mocno, że otrzymują nowe życie. I to nie chodzi tylko o życie wieczne, które będzie trwało w wieczności, które rozciągnie się w kierunku ku nieskończoności, ale tu chodzi o nową jakość życia, o tę jakość życia, w której nikt, kto wierzy w Jezusa i trwale się z Nim wiąże, nie będzie podlegał potępieniu. Jak wielka to jest obietnica, jak wielka czułość dotyka nas, gdy myślimy o tym, że jesteśmy owcami Jezusa. A gdzie wypasają się dzisiaj owce w Jerozolimie albo wokół Jerozolimy? Wystarczy pojechać niedaleko stąd, na Pustynię Judzką, aby spotkać się z Beduinami i spróbujmy się wybrać tam, aby zobaczyć ten piękny, malowniczy obraz, do którego odwołuje się Pan Jezus. Podobny jest do pasterza pasącego swe stado. Jagnięta nosi na swojej piersi, owce prowadzi ich łagodnie. Tak o Mesjaszu mówił prorok Izajasz. I takie były oczekiwania mesjańskie wszystkich proroków Izraela. Mesjasz ma być pasterzem swojego ludu. Ludu, który jest pozbawiony pasterza. Ludu, który, tak jak te owce, stoi bezradnie na polu, pasąc się samotnie. Pasterz Izraela, Mesjasz, to również pasterz czuły. I dlatego, gdy Jezus mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem, to właśnie odnosi się do obrazu owej czułości, czułości Ojca, czułości pasterskiej, czułości Boga względem nas. A owca? Owca zawsze względem pasterza będzie trochę uciekać. Będzie najpierw płochliwa, ale gdy już pasterz weźmie ją w swoje ramiona, będzie bezpieczna obok niego. Będzie całkowicie poddana jego woli. Czułość pasterza, jego zaufanie jego owce względem niego. Nieprawdopodobne uczucie. Pasterz może z owcą zrobić absolutnie wszystko. Ale Jezus zapewnia nas, że nic nas nie może wyrwać z ręki jego Ojca. To jest właśnie tajemnica życia wiecznego, życia innego niż jakiekolwiek inne życie, które mieliśmy dotychczas, życia wiary. Owca absolutnie ufa pasterzowi. Całkowicie zjednoczona z nim. Nieprawdopodobne uczucie. Z ziemi judzkiej, dla Deonu i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.